Liderzy talibów ujawnią swoją tożsamość Afganistan. Liderzy talibów zapowiadają, że ujawnią przed światem swoją tożsamość. Liderzy afgańskich talibów nie pozostaną w cieniu, ujawnią się przed światem, przekazał w środę agencji Reutersa przedstawiciel talibów. Od 20 lat przywódcy islamskich bojowników ukrywali swoją tożsamość. Powoli, stopniowo, wszyscy nasi liderzy ujawnią się przed światem, nie będzie już żadnego cienia tajemnicy, powiedział starszy rangą przedstawiciel talibów Reutersowi. Jak dodał, bojownikom zakazano celebrowania opanowania większości kraju, w tym stolicy, Kabulu. Powiedział też, że cywile powinni oddać swoją broń i amunicję. Wykorzystując wycofanie się międzynarodowych sił wojskowych pod wodzą USA, w ciągu 3 miesięcy talibowie przejęli kontrolę praktycznie nad całym krajem. Talibowie, afgańskie skrajnie fundamentalistyczne ugrupowania islamskie, powstali po upadku rządów komunistycznych w 1992 rok. Ich celem jest wprowadzenie w Afganistanie rygorystycznego prawa muzułmańskiego, w ramach którego m.in. zakazana jest edukacja i praca kobiet, a mężczyźni muszą nosić brody. W latach 1996-2001 kontrolowali kraj, zostali jednak wyparci przez Amerykanów po przeprowadzonym w USA ataku terrorystycznym 11 września 2001 rok.